Kochani w Chrystusie, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, abyśmy stanęli przed Chrystusem, który wypowiada do nas słowo, które ma nie tylko w sobie swoją mądrość, zwłaszcza ten aspekt Słowa Bożego podkreślamy dzisiaj, w dniu, w którym oczywiście wspominamy świętego Jana Chryzostoma. Przypomnę wam, zmarł w 407 roku, wielki kaznodzieja, wielki piewca mądrości Bożej, zawartej w Słowie Bożej. Ale w Słowie Bożym odnajdujemy właśnie przede wszystkim moc, potęgę mocy. I w momencie, kiedy mówię wam te słowa, komentując dzisiejszą Ewangelię, jak gdyby ta sadzawka siloe tego Słowa Bożego jest w tej chwili poruszana Duchem Świętym. I to słowo, które słyszycie, ma moc uzdrowienia, uwolnienia. Jestem pod dużym wrażeniem tego słowa, ponieważ wczoraj w Ostrołęce, tuż po mszy świętej, otrzymałem właśnie w moim sercu tekst dzisiejszej Ewangelii. I w momencie, kiedy stałem przed Najświętszym Sakramentem, podszedł do mnie ojciec pewnej dziewczynki. Powiedział: moja córeczka jest chora na białaczkę, niech ksiądz się pomodli za nią. I jestem przekonany, że moc tego słowa, które otrzymałem wcześniej, uzdrowiło tę dziewczynkę. Kochani, Słowo Boże nie tylko nas informuje, ale nas formuje. I nie tylko nas formuje, ale nas konformuje. Czyli nas jednoczy, konformacja, jednoczenie z Chrystusem, wkomponowanie nas w Jezusa. A więc w tych dniach, jeżdżąc po wspólnotach Gloriozy, powtarzam również ten potrójny aspekt mocy Słowa Bożego. To znaczy, Słowo nas informuje, my możemy słuchać Słowa Bożego, ono wpada do nas uszami, ale jednym uchem może wpaść, drugim wypaść. A więc nie wystarczy słuchać Słowa Bożego, ale trzeba je właśnie słyszeć i słuchać Słowa Bożego. To znaczy słyszeć, to znaczy słyszeć dźwięki, to co wy słyszycie. Słyszycie mnie teraz czy nie? Tak. Dobrze słychać? Dobrze. Ale możecie tylko słyszeć, a nie słuchać. Bo w tym momencie możesz być już w twoim domu, może zastanawiasz się, jak przygotować kolację, jakiś film, który jest do obejrzenia, prawda, jakiś mecz. Być może, że nasz operator kamery teraz myśli, jak wrócić do domu, bo mieszka bardzo daleko od Kolna. A więc jest właśnie takie ryzyko, że to Słowo Boże nie wejdzie do nas i nie będzie słuchane. Słyszeć oznacza słyszeć dźwięki. Słuchać to znaczy sprawić, żeby to Słowo Boże weszło w twój umysł, abyś zaczął go analizować, abyś zaczął go zatrzymać się nad nim, medytować, kontemplować. Ale i to nie wystarcza. To Słowo musi zejść do serca. Do serca, na dół. I to znaczy usłyszeć. Usłyszeć. I słuchajcie, ten sługa setnika w Kafarnaum był daleko od Pana Jezusa. Ale właśnie setnik mówi tak: Panie, powiedz tylko jedno słowo. Ja jestem gotowy, żeby ono zeszło do mojego serca. A ja jestem w komunii sercem z Nim, bo Go kocham, bo jestem setnikiem, to jest tylko mój sługa. A wiesz dlaczego, Panie? Mimo, że jestem Jego przełożonym, jestem Jego Panem, stoję przed Tobą. No w tamtych czasach, wyobraźcie sobie, setnik, który ma potężny oddział wojska, przemierza ileś tam kilometrów, żeby spotkać Mistrza Jezusa i prosić za swoim sługą. A więc setnik mówi: Panie, powiedz tylko słowo, niech ono wejdzie w moje serce, a już moje serce jest połączone miłością z tym sługą. I ono dotrze również do niego i on zostanie uzdrowiony.
A więc, kochani, co sprawia, że to słowo w pewnym momencie ja zaczynam słyszeć, a potem właśnie w moim sercu po prostu to słowo zostaje usłyszane. Właśnie ta autentyczna miłość. Miłość do Pana Boga i miłość do drugiego człowieka. Być może masz tutaj, bracie i siostro, kogoś w twoim domu, w zakładzie pracy, w twoim środowisku, kogoś, kto mógłby być uzdrowionym w tym momencie, ale brakuje tej relacji serca do serca. I dlatego też zapraszam was na dzisiejszą adorację, bo ta adoracja, kochani, będzie takim przeczyszczaniem tej twojej aorty duchowej. Czasami idziemy do lekarza, prawda, żeby oczyścić naszą aortę, albo nawet wstawić tak zwane bypassy. Są różne te metody leczenia serca, prawda? My potrzebujemy oczyszczenia serca, kochani. Oczyszczenia serca. Słowo Boże nas informuje, nas formuje i potem co sprawia? Że ta łaska Boża wchodzi do naszego serca poprzez Słowo Boże w swojej mocy, nas uzdrawia. Łaska Boża. Święty Jan Chryzostom, kochani, wielki ojciec Kościoła, biskup, mówił tak. Gdybyś nawet nie miał żadnego grzechu i był doskonałym, pięknym człowiekiem, to nie wystarczyłoby, aby się zbawić. Gdybyś nawet przyjechał z Warszawy, żeby nagrywać ten materiał filmowy, czy z Łomży, żeby organizować transmisję internetu. Gdybyś przyjechał, nie wiem skąd. Gdybyś na głowie stawał i był rzeczywiście dobrym człowiekiem, to nie wystarczyłoby, aby się zbawić. Niepokoi was ta myśl? I święty Jan Chryzostom dodaje. Tylko łaska zbawia. Tylko łaska Chrystusa. I Słowo Boże, kochani, daruje nam właśnie tę łaskę. Tę łaskę. Ta świątynia w Kolnie, kochani, jest pełna łaski, która teraz właśnie spływa po naszej duszy, po naszym ciele, po naszym sercu. I my powinniśmy stać się właśnie ludźmi, którzy będą roznosić tę łaskę. To jest moc Słowa Bożego, kochani. Być sługą Słowa Bożego. Dzisiaj tym setnikiem, kochani, jest Jezus, który do Ojca podąża, przychodzi i mówi: mój sługa, czyli ty, czyli ja. Również księża tutaj obecni jest chory i potrzebuje uzdrowienia. Powiedz tylko jedno słowo, a on będzie uzdrowiony. Kochane siostro, kochana siostro, kochane bracie, to ty jesteś tą służebnicą, tą sługą. Tym sługą. I co jest w nas chore? Przede wszystkim słowo. My ranimy siebie słowem, kochani. I Jezus dzisiaj wieczorem tutaj w Kolnie chce uzdrowić nasz sposób mówienia, nasz sposób myślenia. Jest takie wyrażenie, kochani, zbrodnia semantyczna. Być może ktoś z was słyszał o tym. Semantyka, czyli nauka o języku. Na czym polega ta zbrodnia semantyczna? My bardzo często dokonujemy zbrodni semantycznej, czyli zbrodni na słowie. Przyjeżdżając tutaj wcześniej, byłem w pewnym mieszkaniu i mój przyjaciel oglądał wiadomości na jednym z kanałów telewizyjnych. Nie powiem wam jakim, to nie ma znaczenia. I widziałem, jak montuje się rzeczywiście taką zbrodnię semantyczną. Wycina się jakąś krótką migawkę, dwa, trzy zdania wypowiedzi pewnego człowieka
wycina się ją z kontekstu i podaje się nowe znaczenie. Zbrodnia semantyczna polega na tym, że bierzesz pewien termin, nie zmieniasz go, na przykład miłość, ale wypłukujesz go, wyjmujesz z tego terminu jego znaczenie i wkładasz twoje znaczenie tego słowa i podajesz dalej. To jest rzecz okropna, kochani. Dlatego też tego dokonuje się, tej zbrodni dokonuje się bardzo często dzisiaj w Polsce, w szkole, w telewizji. Uważajcie na to. A można ją po prostu bardzo łatwo wychwycić poprzez nienawiść, którą ta zbrodnia semantyczna szerzy w naszym społeczeństwie. W naszym społeczeństwie. Prawda? My bardzo często nawet robimy ze Słowa Bożego, kochani, zbrodnię semantyczną. Wychwytujemy to, co nam pasuje, żeby oskarżyć drugiego człowieka. I święty Paweł powie nam, że nawet, kochani, prawo, czyli litera, jak on nazywa, zabija. Nawet Ewangelią można zabić człowieka, jeśli nie ma miłości. Bóg nie przyjmuje prawa, nawet Ewangelii, bez miłości. Bo gdy wyjmiesz miłość do drugiego człowieka, Ewangelia staje się zbrodnią. Wiecie? I możesz chodzić do kościoła codziennie w kolnie o godzinie 18 czy w niedzielę, a nie rozmawiać na przykład z twoją córką, z twoim mężem, z twoim sąsiadem. I jeszcze otworzyć Ewangelię, żeby usprawiedliwić siebie. To jest zbrodnia semantyczna. I w ten sposób właśnie możesz przekreślić również swoje chrześcijaństwo, będąc w kościele. Będąc w szkole, będąc na uniwersytecie i tak dalej. A więc, kochani, to jest rzecz niesłychana, bo to wszystko rodzi zazwyczaj się z zazdrości. Ludzie zazdroszczą. Zamiast kochać siebie, zazdroszczą sobie. I zaczynają siebie oskarżać. Nie wolno, kochani, osądzać drugiego człowieka. Trzeba go kochać. Nie osądzajcie, a nie będziecie sądzeni. Co to znaczy, że nie można osądzać? Jest ta Ewangelia, która dzisiaj jest również czytana. Spójrz na twoją belkę wokół. Wyjmij najpierw belkę z twojego oka, aby potem dostrzec drzazgę w drugim człowieku. Jezus mówi, nie osądzajcie. Oczywiście osąd, kochani, jest czymś bardzo pożytecznym. Nie można żyć bez osądu. Zgadzacie się, czy nie? No wyobraźcie sobie, jakby świat wyglądał bez sędziów, bez sądu. Osąd jest neutralny. Nie jest ani zły, ani dobry. Taki powinien być. Prawda? Sędzia jest neutralny. Zgadzacie się z tym, czy nie? Ty, żeby na przykład wychować dobrze twoje dziecko, musisz je osądzać. W sensie, co ma jeść, gdzie ma pójść, gdzie nie może pójść, co robić, czy nie, to jest osąd. Ale ma być on neutralny. Co sprawia, że ten osąd staje się grzeszny? Właśnie grzech. 7 grzechów głównych, kochani. Dlatego też, kochani, Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy spowiadali się, abyśmy wyznawali nasze grzechy, bo wtedy twój sposób patrzenia na drugiego człowieka, na Boga, na ciebie samego, jest właśnie, twój osąd jest neutralny, jest piękny. I wtedy nie widzisz właśnie ani belki, ani drzazgi wokół drugiego człowieka. Każdy człowiek, kochani, jest piękny. Każdy człowiek jest piękny, tylko chodzi o ten osąd Boży, pełen miłości, który daje ci perspektywę. My czasami nie mamy perspektywy. Widzimy człowieka i go osądzamy. Źle mówimy o nim.
Słyszeliście tę historię właśnie, jak trzech budowało, coś tam budowało, pracowało na budowie. I przychodzi właśnie człowiek i pyta się pierwszego, a wszyscy robili tę samą czynność. Co robisz? Noszę kamienie. Z takim, prawda, wykrzywieniem twarzy. Pyta się drugiego, co robisz? Ja buduję mur. A pyta się trzeciego, a wszyscy pracują na tej samej budowie. Co ty robisz? On z uśmiechem mówi, ja buduję katedrę w mieście. I czasami, kochani, widzicie, te nasze słowa, to nasze oskarżanie i tak dalej, ma właśnie taki charakter braku perspektywy. Nigdy nie osądzaj człowieka po okładce. Nawet po pierwszych wersetach, czy nawet po pierwszej książce. Bo człowiek może nawrócić się, może zmienić się. A my czasami mamy przed sobą ludzi, o których przynajmniej tak myślimy, że wszystko już wiemy. Prawda? Od 5, od 10, od 20 lat to jest ten sam człowiek. Ja już wyłączyłem nawet mój sposób słuchania, bo on nie może się zmienić. A gdy się zmieni? Albo może już się zmienił, a ty jego nie słuchasz. Więc trzeba mieć tą perspektywę, zobaczcie. Szaweł, który nawraca się i staje się Pawłem. Słyszeliście o wielkich nawróceniach, na przykład Edith Stein. Więc widzicie, musimy otworzyć się. W każdym człowieku jest coś pięknego, na czym my możemy rzeczywiście zbudować coś nowego. Jest taka niesamowita historia, kochani. Historia słynnego jazzmena, Keitha Jarretta, to jest amerykański pianista, jazzman, kompozytor. Wyobraźcie sobie, że w 1975 roku pewna Niemka z Kolonii zapragnęła, żeby on zagrał w operze koncert. I poszła do dyrektora tejże opery w Kolonii i mówi, ja mam takie ogromne pragnienie, żeby zaprosić Jarretta tutaj do Kolonii, żeby on zagrał. I dyrekcja tej opery zgodziła się, ale pod pewnym warunkiem. Mówiąc, gdy skończy się spektakl w operze wieczorem, więc on po operze, po spektaklu może zagrać. Możecie zagrać ten koncert. Wyobraźcie sobie, 1400 biletów sprzedanych na koncert. On przyjeżdża ze swoimi technikami, i technicy teatru pomylili po prostu fortepian i przywieźli fortepian nienastrojony i taki rozklekotany. No i ten jazzman, jeden z większych na świecie, prawda, robi próbę i mówi, na tym się nie da grać. Przykro mi, nie mogę zagrać tego koncertu. I ta kobieta, słuchajcie, ta Niemka podchodzi do niego i mówi, ja Ciebie błagam. To było marzenie mojego życia i tych ludzi. Nie odwołuj tego koncertu. I wiecie, co on robi? On mówi tak, słuchaj, zrobię to tylko dla Ciebie. Poruszyłaś, bo śledziłem Ciebie cały świat, żebym ja tutaj przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. I nawet jak wyjdę na idiotę, zrobię to dla Ciebie. I wiecie, jak wygląda koncert? Najsłynniejszy koncert jazzowy na świecie. Możecie wejść na internet i zobaczyć to. Keith grał tylko na centralnej części fortepianu. Jedyna część, która funkcjonowała, która była nastrojona. Nie można było pójść oktawę wyżej czy niżej. I powiedział tak. Nie mogłem pokochać tego fortepianu, ale wycisnąłem z niego to, co było w nim najlepsze. Koncert ten do dzisiaj, jazzowy, jest najbardziej sprzedawany na całym świecie. Płyty z tego koncertu, 1975 rok, i nazywa się właśnie Koncert Koloński. Kochani, gdy przypomniałem sobie tę historię, mówię wam,
że czasami nie możesz wydobyć z czegoś, nie wiem, z tej parafii, czegoś, co byś chciał. Wydobyć z twojego dziecka, z męża, z ciebie samego. Ale są tam pewne klawisze, na których można zagrać naprawdę koncert życiowy. Każdy człowiek ma to piękno oryginalne. A gdy go osądzasz, to grasz właśnie na tych nienastrojonych jego strunach, jego akordach. I nie zagrasz. I będzie kakofonia. Każdy z was ma ten fragment tej klawiatury, który jest przepiękny. On nazywa się twoim charyzmatem, twoim pięknem oryginalnym. Gdy wszedłem do tej świątyni, usiadłem tam, modliłem się z tyłu. Powiedziałam: Panie, dzisiaj, tego wieczoru, to jest dla mnie fortepian, Boży fortepian. Powiedz mi, gdzie są te klawisze, na których chcesz, abyśmy z księżmi zagrali to kazanie, ta katecheza, ta adoracja. I Jezus powiedział mi, pokazał mi. I kochani, tą nastrojoną klawiaturą jest to, co nazywa się tutaj Maryjnością. Pamiętajcie. Maryja. Kochajcie Maryję. I te trzy akordy ja znalazłem tutaj, na tej Kalwarii, tak ją nazwijmy. Słucham? Ogród Maryjny, tak się nazywa w Kolnie. Więc przed Demszą odmówiliśmy wspólnie, pamiętacie, różaniec. I te trzy akordy, które ja widziałam, takie zasadnicze, to jest Matka Boża z Fatimy, Matka Boża z La Salette i Matka Boża z Lourdes. Jest również Gieszwaldzka. I kochani, widziałam tak. Ta Matka Boża z Lourdes to przede wszystkim pierwsza perła. Fiat, czyli tak. Umiejętność powiedzenia tak. Maria z Lourdes. Niepokalane poczęcie. Maria mówi tak Panu Bogu. Powiedzieć tak Panu Bogu, drugiemu człowiekowi. A jakże często nasze słowa mówią nie. To jest pierwsza perła Marii. Fiat. Tak. Czy jesteś na tak z twoim mężem, z twoją żoną, z twoim dzieckiem, z twoim proboszczem? Czy jest fiat w tobie? To jest ten pierwszy akord. Nastrojony. Nastrojony, bo jest nie... Jest cudownie nastrojony. Czysty. Potem Matka Boża z Fatimy, kochani, to jest Matka Boża, która praktycznie błogosławi, która błogosławi Boga, która wychwala Boga za Jego wielkie dzieła, czyli jest to perła, którą ja nazywam Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Pamiętacie taniec słońca w Fatimie? Uwielbienie Boga. Czyli przychodźcie tutaj do tej świątyni, aby wielbić Boga. I za chwilę to uczynimy na adorację. Na adoracji. Modlitwa uwielbienia to jest druga perła. Drugi akord. Żeby nie być smutasem, żeby nie być takim właśnie przygnębionym. Bóg przechodzi się pośród nas. Nie mam żadnego powodu, żeby być smutnym. I ta Matka Boża z La Salette, trzeci akord, płacząca. Pamiętacie ją? Płacząca. Czyli Stabat Mater, jak Matka Boża stoi pod krzyżem. Stoi pod krzyżem każdego z was. I pod moim krzyżem. I płacze. To znaczy współcierpi ze mną. A Bóg ją widzi. I Bóg jej nie wysłucha, gdy widzi matkę swoją płaczącą pod moim krzyżem. Rozumiecie? I to
to, kochani, jest tam, tutaj jest ta moc dla was, dla Kolna, dla ruchu Gloriosa Trinità, do którego was zapraszam. Albo będziemy, słuchajcie, narzekać na pandemię, na władze miasta, na inne rzeczy, że nic się nie układa, albo zaczniemy na tym rozklekotanym, starym fortepianie grać koncert naszego życia. Jesteście gotowi do tego? Kochani, tak zachowuje się Bóg. My jesteśmy takim rozklekotanym fortepianem po grzechu pierworodnym. Czasami nawet nie masz ochoty drugiego człowieka słuchać, prawda? Zamykacie. Dosyć. Patrzę na księdza proboszcza, Tadeusza, mojego przyjaciela. Więc opowiem wam taką historię. Jest mi trochę przykro, że się nagrywa to, bo jest to taka historia dotycząca nas księży, ale puścimy ją w eter. Zgadzacie się czy nie? Słuchajcie, w latach 70. Ksiądz biskup, jeszcze Sasinowski, żeby wzmocnić powołania kapłańskie, a więc organizował święcenia diakonów i kapłanów w ich parafiach rodzinnych, żeby ministranci mogli popatrzeć na tego księdza nowego, prawda, i no, zapłonąć miłością do Kościoła i do kapłaństwa. I to miejsce miało, to o czym wam mówię, miało miejsce te święcenia w Grajewie. Cały Kościół wypełniony, prawda, ludem, i święcenia trwają godzinę, dwie godziny i potem godzina podziękowań. Wszyscy dziękują wszystkim. Wyobraźcie sobie, gorąco. Jedyny kościół w mieście. I wychodzi starsza kobieta na środek i mówi: stop! Nie wytrzymamy już. Kończcie. Zostawcie coś jeszcze na następną niedzielę. Świat się nie kończy. Więc, kochani, my jesteśmy takim rozklekotanym fortepianem, czasami nawet w samym kościele. Wiecie? Nawet my, księża. Dlatego też módlmy się, kochani, aby ten Duch Pana swoją mocą i Jego Słowem nas opanował. A wtedy rzeczywiście usłyszycie przepiękną muzykę. Przepiękną muzykę. Ja was zapraszam właśnie na adorację, tutaj kończę. I niech Pan Bóg właśnie nastroi nasze serce, Panie. Prosimy Ciebie, aby tutaj odbył się taki Boży koncert na naszym sercu. Abyśmy, gdy wrócimy do naszych domów, do naszych środowisk, z których przyszliśmy, żeby ktoś mógł usłyszeć tę muzykę miłości. A pierwszym akordem, kochani, który masz zrobić, bo najważniejszy, wiecie o tym wstępie, jest, wiecie o tym, że w muzyce najważniejszy jest preludium, czy ono wprowadza, czy nie w atmosferę. I tym naszym preludium zawsze powinno być przepraszam. Gdy wrócisz do kogoś, z kim nie rozmawiasz, do jakiegoś człowieka trudnego w twoim życiu, zanieś mu przebaczenie. To może być początek właśnie tego koncertu. Amen.